Cześć kochani, dzisiaj krótki, chyba krótki filmik. Chciałam wam pokazać moje zakupy, a również wygraną, bo tutaj w miszmasz papierowy kolejny raz udało mi się wygrać wyzwanie. Tam jest bon do zrealizowania. Oczywiście ja z reguły wydaję trochę więcej niż wartość bonu nagrodowego. I tu jest moja skromna papuszka. Oczywiście była w pudełeczku zapakowana, tam ładnie, ładne, ładnie to owinięte. Ja już to oglądałam, więc już jest trochę zdewastowany ten papierek. I pokażę wam, co sobie wzięłam. Tu mamy taką zawieszkę. Byłam przekonana, że to... Chociaż nie wiem, czy ja to wziąłem, czy to jest taki gratisik. Bo wydawało mi się, że brałam same co? Bermaty powycinane rzeczy. A tu jest chadewka. Nawet nie wiedziałam, że miszmasz papierowy też ma chadewki. A już trochę u nich kupuję. Dobra, będę wyciągać i szeleścić niestety i trochę też tutaj zasłaniam sobie, bo nagrywam jak jeszcze nie ma pełnego słońca. Jest ciemno na dworze i pokażę wam, co wzięłam. Taki zawiasek z myślą oczywiście o kartkach świątecznych. Takie kwiatuchy już mam jedne i tak myślę zrobić z nimi ATC. Mam trzy, więc seria trzech fajnie będzie wyglądała. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić i z kimś się wymienię. Taki wianuszek już miałam. Ja go wykorzystuję, bo jeszcze mam część. Po prostu rozcinam sobie te gwiazdki i cudnie to wygląda na pracach. To jest tak stworzone, że spokojnie można poodcinać te gwiazdki pojedynczo i praktycznie nie widać, że one są poodcinane. Oczywiście można użyć w całości. Może teraz użyję w całości. Tu mam taką zakładkę do książki. Może teraz wreszcie coś zrobię. To głównie tekturki są świąteczne. Będę musiała sobie to spakować. Mogłam w sumie wszystko wypakować, żeby wam nie szaleścić. I teraz tak, no co my tu mamy? Tu napisów dużo. Magicznych świąt. Baw się życiem. To taki dosyć duży napis wesołych świąt. Kolejny magicznych świąt i jeszcze wzięłam kochanemu dziadkowi i dwa razy kochanej babci. Dwa razy mam kochanej babci, bo będziemy robić pewnie coś z dzieciakami. Moje dzieciaki mają tylko niestety już jednego dziadka, więc... Więc dlatego jeden napis. Tu mamy te lampiony, które mogliście już widzieć na moich pracach nieraz. To jest taki komplet. To jest chyba w ogóle... Można z tego stworzyć taką warstwowy lampion. Gdzie pokolorować sobie fajnie. I wykorzystać tak 3D. Dlatego jeszcze mamy tutaj te gałązki ostrokrzewu, tak? Dobrze mówię. Ale spokojnie można użyć to każdego z osobna i mieć na trzy prace. Ja tak ostatni mój komplet właśnie wykorzystałam. I następne. Znowu dużo świątecznych rzeczy. Tu mamy takie zawijaski. Myślę, że i świątecznie można
i po prostu gdzieś w kompozycjach. Takie rameczki. Nie wiem, czy to było 3, że to 3D. Poczekajcie, bo tu jest. To jest prawa strona chyba, chociaż nie wiem. Nie, to chyba takie dwie osobne. Sama nie wiem, co ja zamówiłam. Tak mi się wydaje. Albo to tak. Nie, to też nie pasuje. Dobra, nieważne, można użyć oczywiście, jak to komplet, to można użyć osobno. Mamy już też wielkanocne jakieś tutaj rzeczy, czyli jajko z kwiatuszkami. I tutaj znowu świątecznie, czyli taka świeca z jakimiś tam gałązkami. Tu mamy mniejszą świecę. A tu takie choineczki. Ja te choineczki też już mam. Nie wiem, czy one w zestawie są po dwa. Po dwa chyba. Ja chyba wzięłam dwa zestawy. I też z myślą o ATC. Pewnie zimowe ATC, takie świąteczne, zrobię za rok, bo już w tym roku zrobiłam na jedną wymiankę. Są spakowane, nawet ich nie sfilmowałam. Znaczy, to co zrobiłam dla kogoś, to moje jest dalej niesklejone. Więc jak skleję, to wam pokażę. To co znowu świątecznie. Taka gwiazda. Ich było chyba 3 w komplecie, tak. Takie gwiazdy. I to też fajnie. I na kartkę. I w sumie to dosyć mało, że na ATC. Takie ostrokrzewy. Tu mamy jeszcze z tamtych gwiazdek. To w sumie jest odpad, ale jak najbardziej do wykorzystania, prawda? Bo to nie warto, żeby się marnowało. I takie bombeczki. Ja już nie wiem, czy ten sam, czy podobną tekturkę miałam. I takie jeszcze kwiatuszki. Bardzo ładnie wyglądają w kompozycjach. I bombeczki. Teraz tak. Znowu bombeczki takie wiszące. Tutaj wziąłem chyba dwa komplety. Mi się wydaje, że to dwa, że każde albo w komplecie były dwa. Musicie zaglądać na stronę Mishmash. Oni są również na Allegro teraz. Więc jak ktoś ma smarta, to warto zajrzeć na Allegro. I teraz takie bombki. Gwiazdki, gwiazdki. I taka baza bombki do ozdobienia. Myślę, że nie wykorzystam wszystkiego na te święta. Będę robić zapasy na następne. Tutaj trochę inny klimat, bo tu mam już świece takie na chrzest na przykład. Tutaj chleb z kłosami, czyli na komunię. Ten napis jest świetny. Taki wakacyjny. Słonecznego dnia to też już miałam i wykorzystywałam. Nie wiem, czy pokazałam wam to pudełko. Pewnie nie. Pewnie gdzieś leży na półce i jeszcze nie ogarnęłam filmu. Zdjęcia na pewno gdzieś są.
I tu mamy takie jajka. Ja te jajka już chyba miałam kiedyś, dawno temu. Też myślę, że tylko chyba mniejsze. Tak mi się wydaje. Albo nie. Nie wiem, albo coś podobnego. Do takich prostych kartek wielkanocnych fajnie się sprawdzą. I tu znowu mnóstwo gałązek i różnych takich. Ciekawe, kto to później powkłada do tych folijek. Może ja po świętach, jak będę sprzątać w pokoju. Dobra, tutaj mamy świątecznie, czyli takie gałązki. Tu mamy te owoce dzikiej róży. To już miałam na pewno. Tych chyba nie miałam. Te gałązki, tutaj ostrokrzewo też już miałam. Już wykorzystałam. I taką mam jeszcze kompozycję. To też fajne. Takie bardzo delikatne są tekturki z miszmasz papierowy. Ja lubię takie delikatne. Dobra, już niewiele zostało. Więc wybaczcie te szelesty. Może uda mi się wyciszyć. I teraz tak. Takie gałązki. Jakiejś choineczki, to też już miałam kiedyś i wykorzystałam. Super to wygląda. W kompozycji można pokolorować, później wyembosować trochę, żeby to było, nie było takie delikatne, bo to naprawdę delikatne, a tu takie choinki też myślę, że fajnie będą wyglądały w takich prostych pracach. Mam kilka kartek do zrobienia takich do koperty, więc dobra, tego nie wyciągam, bo to jest tylko jedno. Więc myślę, że tam te tekturki się super sprawdzą. A tu mamy taki ala wianuszek, czy kółeczko z jakimiś zawiaskami. Ja już też jeszcze chyba mam jedno takie, ale bardzo lubię to. To jest chyba projektu Bella Ori. Mam nadzieję, że kojarzycie z Facebooka taką twórczynię. W ogóle te tekturki, większość tych tekturek jest projektowana przez kilka osób. Teraz jak nie zapomnę, to tego to wam napiszę tu gdzieś albo w komentarzu, albo tu gdzieś z boku. W filmie kto projektuje, bo nie wszystkie tekturki są projektowane przez dziewczyny, część jest no po prostu takie miszmaszowe, o tak bym powiedziała, a część właśnie jest tam właśnie przez Belle Ori, Ludka, nie chcę teraz mieszać, bo coś na źle powiem i będzie śmiech. Dobra, tego też nie wyciągam, bo tu są takie listeczki. Te listeczki już też mogliście u mnie zobaczyć nieraz. Tak samo te listeczki, tu są trzy rodzaje, takie podobne jak tamte, malutkie. Może ja je wyciągnę, bo się odbija tutaj i nic nie widać. Bardzo podobne jak tamte, tylko one, tamte są bardziej gęste, a tutaj takie są dosyć, znaczy większe te gałązki, ale też takie drobne listeczki. Później mamy takie, to jeszcze pałętają się gdzieś te środeczki, bo one, zobaczcie, tu są wypalone w środku. Te żyłki, takie są listeczki, bardzo ładne, jak się pokoloruje je, to pięknie w kompozycjach wyglądają. I takie ażurkowe też, ja je z reguły rozcinam, bo to taka za duża dla mnie kompozycja i gdzieś tam upycham.
zostało nam ostatnie opakowanie. I tu mamy takie dwa widoczki. Taki. I tutaj myślę, że na kwadratową kartkę, bo tutaj na spokojnie na DL-kę można, chyba że gdzieś tam wykorzystać w ten sposób. Tak, 3D. Jest napis Wesołych Świąt. I jeszcze mam taką kompozycję z bombeczkami i gwiazdkami. Tych kompozycji tam jest naprawdę dużo w sklepie. Ja już kilka miałam, wykorzystywałam. Jedną taką większą pocięłam na bombeczki i ostatnio też w kartce wykorzystałam, to chyba Wam o tym mówiłam. Więc naprawdę, naprawdę jest bardzo, bardzo duży wybór, więc polecam, zaglądajcie. Jak ktoś lubi takie właśnie bardzo ażurkowe tekturki, delikatne, to naprawdę jest duży wybór. I tyle, i tyle. Będę polecać, bo uwielbiam tekturki miszmasz papierowy i bardzo często goszczą na moich pracach. Dobra, pochwaliłam się, więc mogę kończyć. Mam nadzieję, że znaleźliście coś dla siebie i spodobały Wam się te tekturki i chętnie zajrzycie do sklepu, bo naprawdę warto. Dobra, dziękuję Wam pięknie za oglądanie, życzę miłego dnia i pozdrawiam Was serdecznie, a teraz wyczekujcie prac z tymi tekturkami. Mam nadzieję, że uda mi się wykorzystać jak najwięcej, bo wiecie, czasu brak. Pozdrawiam.